Dzień dobry, witam serdecznie w programie Onet Opinie. A moim państwa gościem jest Kornel Morawiecki, marszałek senior, lider koła Wolni Solidarni i ojciec pana premiera. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Panie marszałku, prezydent podpisał kontrowersyjną ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan ocenia tę decyzję prezydenta? Zrobił, uważam. Tak, to tak trzeba było zrobić, bo jej niepodpisanie byłoby takim jakby zanegowaniem pewnym oczywistością. A z drugiej strony ta ustawa wymaga te spojrzenia, wymaga poprawek i tak dalej. Pan się wstrzymał w sejmowym głosowaniu nad tą ustawą i to był dość wyjątkowy gest, bo pańskie koło generalnie raczej popierało tę ustawę. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście także popierało. Pan często głosuje tak jak Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego w tym przypadku zdecydował się pan wstrzymać? Zasadniczo, wie pan, tam były różne powody, ale takim głównym powodem było to, że tam jest użyta fraza ukraińscy nacjonaliści, a nie ma użytej frazy Niemcy. Naziści jest użyte tylko słowo. W tej ustawie, bo oprócz tego wątku oskarżania narodu polskiego i polskiego państwa o współodpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie, jest też rzeczywiście taki, wprowadzono takie kary za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Rozumiem? I nazistów. Nazistów także, ale rozumiem, że ten wątek ukraiński się panu nie podobał. Nie. Nie podobało mi się to, że nie było Niemców w tej ustawie, panie redaktorze. Mm-hmm. Naziści, no nie można bać się Niemców, nie można nie czy mówić czy powinno prawdę. Być pańskim zdaniem napisane niemieckie, czy niemieckie nazistowskie, niemieckie, tak? Albo niemieckie, bo Niemców. Mm-hmm. Niemieckie zbrodnie komunistyczne, niemieckie, nie może być ukraińskich nacjonalistów, bo to jest prawda. Ale, mm-hmm. ale naziści to jest takie rozmycie, to jest kompletna... Czyli pan by poszedł jeszcze dalej tak naprawdę? To jest po prostu jakaś taka z naszej strony, no... U nich jakaś nieprawda, którą tam piszemy, bo to nie chodziło, bo w tej całej sprawie nie chodzi o zbrodnie nazistowskie, panie redaktorze. Chodzi o zbrodnię, zbiorową zbrodnię narodu niemieckiego nad Polską, nad Europą, nad Żydami polskimi i tak dalej. Straszna, zbiorowa zbrodnia i ona jest więcej niż odpowiedzialność indywidualna. A proszę powiedzieć, jakie pańskim zdaniem rząd popełnił błędy w tej sprawie, skoro skończyło się taką awanturą w relacjach z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi? Ja nie jestem prawnikiem, nie śledzę tego tak jurydycznie, ale czytałem opinię pana mecenasa, pana premiera Olszewskiego, no i on dosyć krytykuje, że tam brak precyzji, brak... Ja myślę, on twierdzi, że te przepisy będą nieskuteczne. Tak ja myślę, że zasadniczym takim błędem, nie wiem na ile te konsultacje, które tam były prowadzone z państwem Izrael, na ile one były naprawdę uzgodnione, na ile były jeszcze oparte na pewnych niedomówieniach czy brakach. Tam było też jakieś złe tłumaczenie na początku. To były parę takich spraw takich niezręcznych. Nie wiem, czy to wina była. Jest wina? No może zbyt pochopnie, może zbyt tak nieprzemyślanie. Troszeczkę, ale zasadnicza racja jest po naszej stronie, panie redaktorze, to nie jest tak, to prawda. Pan jest takiego pokolenia, którego rodzice przeżyli wojnę, pan sam pamięta doskonale PRL. Czy pan ma wątpliwości co do tego, kto zabił Żydów w Jedwabnem, kto dokonał pogromu kieleckiego? Pogromu kieleckiego, ale tak. Pogrom kielecki to już jest zupełnie co innego. No, to już są czasy PRL, to tak, początek PRL. To jest zupełnie co innego. No, wie pan, znaczy to jest bo to tak, się, wie pan, ruszyła tak, dyskusja Żydów, na temat odpowiedzialności Polaków, tak, prawda? Ja może podzielę to na pewno takie trzy kręgi odpowiedzialności, panie redaktorze, pan pozwoli. Jasne, oczywiście. Tłumaczę. Taka odpowiedzialność zasadnicza, zbiorowa, to jest naród niemiecki, który uległ temu obłędowi, tak pycha niemiecka, że oni stali się nad ludźmi, chcieli być, uważali nas za podludzi, Żydów za niegodnych miana ludzkiego, człowieczego i tak dalej. To jest pierwszy krąg. Oni to zorganizowali. Rozumiem. Drugi krąg to są instytucjonalne instytucjonalna odpowiedzialność. Takie narody, takie państwa. Które kolaborowały. Tak? Kolaborowały i również jakby... Francuzi, Węgrzy, tak? Francuzi, Węgrzy, Słowacy, Ukraińcy w jakimś sensie kolaborowali, bo ukraińska powstańcza armia, Litwini, panie redaktorze, Chorwaci, no różne... A pan cytuje nas w tym trzecim kręgu, Włosi, rozumiem. Włosi, oczywiście. W trzecim kręgu nas pan cytuje. Trzeci krąg to są indywidualni ludzie zdegeneraci, zbrodniarze, zastraszeni w obłędzie i tak dalej. I w tym trzecim kręgu to są oczywiście, głównie są Żydzi sami, panie redaktorze, Niemcy robili tą zbrodnię, tą straszną zbrodnię na narodzie żydowskim i na innych narodach, na polskim też. Oświęcim był najpierw obozem dla Polaków, a dopiero potem dla Żydów. Robili
rękami tych często właśnie degeneratów, tych ludzi w obłędzie, zastraszonych i tak dalej, tych narodów. No, no, żółta policja, to wszystko. To było oni... Czyli pan te wszystkie historie dotyczące współudziału Polaków w tym trzecim... I trzeci krąg to jest taka personalna odpowiedzialność poszczególnych ludzi. A Polska jako naród, jako państwo, no, słabe, podziemne państwo, które wtedy mieliśmy, no bo podziemne, jasne, no, cały czas zagrożone absolutnym istnieniem. To podziemne państwo wydawało wyroki na tych... To prawda, w PRL też trzeci, wydawano wyroków. Na ten trzeci krąg. Wyroki na szmatowników. Też, no dobrze, ale pogrom kielecki to da się wciąż na Niemców spychać? Pogrom kielecki, no nie, ale pogrom kielecki to jest jakby to inna już materia. To jest też ta indywidualna, jak tam się mówi o różnych sprawach, mówi się o pewnej prowokacji. Mówi się o prowokacji, tak. No bardzo to jest trudne mi teraz... Bezpieki. Ja nie jestem historykiem, nie znam tego tematu na tyle poważnie, żebym mógł z panem tą dyskusję chcę zapytać prowadzić. Pana o narodowców, bo przygarnia pan do swojego koła poselskiego narodowców, którzy uciekają od Pawła Kukiza, a Kukiz o narodowcach mówi ostatnio bardzo złe rzeczy, przeprasza, że ich wprowadził do parlamentu. Pan nie ma problemu z tym, że pan współpracuje z narodowcami? Ale jakich znaczy narodowców? No, ja myślę, że pan... Mam na myśli Adama Andruszkiewicza, Sylwestra Chruszcza. To jest młody człowiek, bardzo, bardzo wrażliwy, moim zdaniem, mający dobre kontakty też z czyli młodymi. Czyli pan nie mówi nie narodowcom, tak jak Kukiz powiedział. Ja nie uważam, jak Paweł wziął kolegów na listę moich. A teraz się za to wstydzi, za to przepraszam. Ale nie ma, nie wiem za co przepraszać. Znaczy sama, wie pan, to też jest bardzo trudna sprawa. No, ta bardzo taka narodowa część narodu polskiego, przedwojenna, endecja i tak dalej. No, pani wielka pisarka Zofia Kossak-Szczucka, prawda? Ludzie, którzy wcześniej byli niechętni Żydom i tak dalej, z różnych powodów ekonomicznych, tak? I potem w czasie II wojny światowej często oddawali życie w obronie tych Żydów. To prawda, Więc nie można tutaj... No dobrze, a jeżeli widzi pan taką demonstrację jak pod Pałacem Prezydenckim, tuż przed podpisaniem ustawy przez prezydenta, gdzie padają hasła ze strony narodowców, zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę, to tak do prezydenta, to jest do zaakceptowania? To jest absurd, to mi się bardzo nie podoba taka Ale pan taka nie łączy retorika. Tych narodowców, którzy z panem współpracują z takimi głosami, nie tak? Nie, absolutnie ich nie łączy, bo oni nie mają ani takich słów nie używają, ani takich poglądów nie mają. To są bardzo ludzie, którzy kochają Polskę i to tyle. No, tak bym powiedział. Adam Andruszkiewicz, Sylwek Chruszcz, Sylwek był też w końcówce Solidarności walczący, jakoś związany z nami. Potem, tak, czy to są lepsi narodowcy, pan no nie, ja nie mówię, że ja bym ich nie klasyfikował. Proszę ich zapytać, jak oni się klasyfikują. Ja myślę, że my Polacy jesteśmy wystarczająco dzieleni, żebyśmy się tak trochę nie dzielili. Jeszcze raz. No, Panie marszałku, powiedział pan w jednym z wywiadów, że Polska powinna przyjąć uchodźców i rozpętała się burza wokół tego. Pański syn się od tego odcinał. Powiedział, że nie będziemy przyjmować uchodźców z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Zmienił pan zdanie? Nie, ja nie zmieniłem zdania. Absolutnie nie zmieniłem. Czy się różnimy wyraźnie. Znaczy, ja a dlaczego pański syn, który myślę, że w sprawach takich socjalnych ma podobne poglądy do pana? Dlaczego? No, może on politycznie się odróżnia, bo tak wypada w obozie władzy. Nie, mówić, że nie przyjmiemy uchodźców. Nie, ja nie jestem w obozie władzy. Ja ale mówię o nim, że on się odcinał. No ja myślę, że on tak, to, że on, jego poglądy w dużym stopniu odzwierciedlają poglądy partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości. A może oczekiwania partii rządzącej? Jest kierownicy. Może też, nie tylko oczekiwania. On, w jakimś sensie on, to jest partia, która reprezentuje Polaków. A pan z nim rozmawiał o uchodźcach? No, tak, rozmawiałem. I jak bez skutku, rozumiem, przekonywanie? No, przepraszam, to jeszcze jakieś poważnej rozmowy takie na ten temat może jeszcze musimy prowadzić, bo to jest sprawa głębsza. Bo jak pan przedstawia, że ja chcę brać uchodźców, a on nie chce, to jest troszeczkę taki bardzo taki no, prymitywny schemat, bym powiedział. Ale to się do tego sprowadza? No nie, absolutnie nie do tego. Nie do tego. Gdzie jest ta różnica między wami? Ja nie wiem, różnica. Ja nie wiem, to jest tak, ja tłumaczę, że my od uchodźców powinniśmy jakby oczekiwać pewnych obowiązków, integracji, pewnego wymagania, postawić wymagania od siebie w stosunku, bo to jest wysiłek, to musi być wysiłek całego polskiego społeczeństwa, również ich, od nich tego wysiłku oczekiwać, prawda? To jest wielki proces cywilizacyjny, to jest zagrożenie, które nam, to nie to jest sprawa polska. Uchodźcy to nie tylko sprawa polska, uchodźcy to sprawa cywilizacyjna. Ale no właśnie obóz władzy mówi trochę, to nie jest nasza sprawa. No ale to nie, no to mnie, to się mylę moim zdaniem. Tutaj ja się nie zgadzam. Proszę powiedzieć, w czym pański syn... Nie zgadzam się, no bo ja buduję partię Wolni Solidarni, tutaj... A też bym o to pytał. Tak, w czym pański syn jest lepszy od odchodzącej premier Beaty Szydło?
No, wie pan. No, zrób, no jako to rodzic może taki, pan no, pochwalić. Tak, no, ja rozumiem. Ja myślę, ja powiem taką rzecz bardzo ogólną, zasadniczą z punktu widzenia przywództwa narodowego, takiego, bo premier jest jednym z przywódców narodu, tak? To on ma szersze pole, że tak powiem, akceptacji. No, bo on w jakim sensie? W tym sensie, bo on jest człowiekiem z tej grupy Polaków, którym wcześniej... Beneficjentów III RP, to chce pan powiedzieć. Tak, chcę powiedzieć, że w tym się jakby powiodło, tak? Którym był człowiekiem sukcesu, był człowiekiem jakby no... Rynku korporacji, tak. Korporacji znany na świecie i tak dalej, więc on może przyciągać, on może Polaków bardziej łączyć, a to jest wielka funkcja. A to jest bardzo ważna funkcja, jedna z najważniejszych funkcji, którą pan premier powinien robić, tak? Samą jego. Czy to jest zasadnicza różnica między panią premier? To jest zasadnicza różnica, taka osoba, taka jakby wizerunkowa. Dobrze, różnica. A dlaczego pańskim zdaniem świetnie zna pan Antoniego Macierewicza z czasu działalności? Dlaczego, co? Świetnie zna pan Antoniego Macierewicza z czasów działalności antykomunistycznej. Dlaczego Macierewicz musiał odejść z rządu polskiego? Ja myślę, że też proszę zapytać też, czy Mateusza, czy kogoś, ale ja myślę, że głównym powodem był spór między panem prezydentem a ministrem obrony tutaj. No, no to jest też sytuacja niewłaściwa, nienormalna w jakimś sensie, jak ten spór wychodzi poza jakby fachowość, poza gabinet, poza jakby wewnętrzne spory, tarcia i rozlewa się na Polskę i poza Polskę. No to taka sytuacja jest nie do utrzymania. To jest jakby szkodząca Polsce sytuacja. Wygląda na to, że w 8. rocznicę katastrofy Antoni Macierewicz przedstawi taki raport dowodzący, że prezydent zginął w zamachu. Tak wskazują na to jego wypowiedzi ostatnie. Pan jest sceptyczny wobec takich teorii, ja prawda? Ja jestem sceptyczny, panie redaktorze, bo jest tam parę rzeczy. Przepraszam, ja nie jestem żadnym też specjalistą. No zaraz, jest pan doktorem fizyki. Zna się pan na tym lepiej niż ja i większość widzów. No ja rozumiem, ale ja nie jestem od badania katastrof lotniczych, nie mam żadnego tutaj doświadczenia. Mnie tylko się jedno taką rzecz, ja mówiłem panu Antoniemu Antkowi, no bo jesteśmy z nim po imieniu też, mówiłem, no źle to było zrobione, że ta komisja, którą powołał teraz już po wyborach. Po wyborach, tak, no nie wzięła do swojego grona specjalistów komisji Millera, nikogo. No to jest taki... No on twierdzi, że komisja Millera sfałszowała raport, no nie, ale przepraszam, ale to wszyscy 34, ja nie bardzo, ja więc bardziej ufam ludziom, wie pan, ja bardziej ufam Polakom. Dobrze, a bardziej pan przepraszam, sprowadzając to do konkretu, tym ponad 30 ekspertom Millera, czy raczej naukowcom od Macierewicza? Ja nie wiem, ja chciałbym usłyszeć argumenty poważne, tak? Na razie nie słyszałem. Czy nie ma argumentów, które przekonują pana do wersji Macierewicza? Nie, jeszcze argumenty takie nie przekonują. A wersja Millera pana przekonuje? Ja mnie jest bliższa wersja, uważam, ja jakbym miał tak poważnie powiedzieć, dlaczego jakby powód tej katastrofy, to była taka pewna nasza siła, taka siła, że my chcemy doprowadzić, żeby było dobrze, bo to wielka odpowiedzialność. To pan do raportu Millera skłania. No bo to wielka odpowiedzialność, tak, wielka odpowiedzialność, bo symboliczna chwila. A to prawda? Co, lądowanie na siłę? Czy... No nie chodzi na siłę, tylko żeby się udało. Pan pamięta, jak ten jak najpierw wylądował, prawda? Rosjanie mówią mu, że nie ma, żeby tak, nie lądował, wszystko wylądował. A potem jak wylądował, to mówią zuch, tak. Więc to jest taka trochę słowiańska cecha. Tak, proszę powiedzieć, trochę, wie pan, i można powiedzieć, że ta cecha nas tam tutaj zgubiła, ale w historii, w tym, jakbyśmy wszystkich procedur szukali, jakbyśmy wszystko robili dokładnie od kreski do kreski, to nie zrobilibyśmy Powstania Warszawskiego, które oczywiście było też dyskusyjne, nie zrobilibyśmy Solidarności Walczącej, może byśmy nie wyszli z tego komunizmu, tak jak wyszliśmy, bo jesteśmy teraz w okresie Okrągłego Stołu, to też o tym mówię. Także tutaj wiele takich rzeczy, które się... Chcę na koniec zapytać, czy rząd pańskiego syna jest w stanie naprawić relacje z Rosją? Czy to powinien być jeden z celów? Tutaj mam duży sceptyzm w tym rządzie, tak? Ja uważam, że to jest jeden... To ja bym chciał, żeby to było jednym z naszych narodowych, naszych dogadywać polskich. Się z Putinem, wiem, jaki jest politykiem. No trzeba się, to jest wielki rosyjski naród. Naród, który właśnie pokonał, myśmy sami się, panie redaktorze, nie wyzwolili. To prawda, zaczęliśmy, ale teraz jest na Ukrainie i mocno walczy. No nie, ale nie mówmy o wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Nawet syn, tak pan premier Mateusz mówi o tym. No bo cóż to za wojna, panie redaktorze, jak Ukraińcy najwięcej swojej broni sprzedają Rosjanom.
No to przecież co to za wojna? No, czy pan nie traktuje poważnie tego konfliktu, no, tak? W tym sensie, a jak myślimy... albo powiedziałbym tak, panie redaktorze, no wojna, my mówimy o zagrożeniu rosyjskim. My mówimy, ja nie jestem... Tak, mówimy, tak, w Polsce mówimy, słychać mówimy, też powszechnie. Tak, powszechnie, ale a pan się nie boi, ale, Rosjan? Panie redaktorze, oni 4 lata, bo tam ten konflikt trwa już w Donbasie, oni przez 4 lata rękami i nogami bronią się, żeby nie brać Doniecka, gdzie wszyscy mówią po rosyjsku w Doniecku. No to będą atakować, to chcą wziąć Warszawę zbrojnie? No panie redaktorze, o czym my tu mówimy? Szanowni państwo, proszę o taką, jakby taką powagę tutaj w tej rozmowie. Widzą państwo, że rozmowa jest bardzo ciekawa, więc za chwilę będziemy ją kontynuować na naszych profilach Onetu, na Facebooku, na Twitterze i na wszystkich innych społecznościowych programach. Pan marszałek Kornel Morawiecki bardzo był dziękuję. I będzie moim bardzo państwa gościem. Dziękuję bardzo panu i państwu, którzy nas oglądają.